Oferta agregatów prądotwórczych OM-Line obejmuje dwie grupy urządzeń. Agregaty ogólnego przeznaczenia oraz agregaty inwerterowe. Agregaty ogólnego przeznaczenia są doskonałym źródłem zasilania instalacji oświetleniowych, grzewczych, jako źródło zasilania elektronarzędzi na budowach oraz jako awaryjne źródło zasilania domów jednorodzinnych. Zespół spalinowo-elektryczny jest osadzony w ramie z rur stalowych, spawanych za pomocą automatu spawalniczego. Zapewnia to precyzję wykonania oraz wymaganą wytrzymałość. Większe modele wyposażono standardowo w zestaw transportowy ułatwiający przemieszczanie oraz przechowywanie agregatu. Zbiornik paliwa dużej pojemności zainstalowano w górnej części ramy. Wlew paliwa wyposażono w filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do wnętrza układu zasilania zanieczyszczeń. Wskaźnik poziomu paliwa umożliwia stałą kontrolę poziomu paliwa w zbiorniku. Czytelny panel kontrolny wyposażony w wielofunkcyjny wyświetlacz pozwala na stałą kontrolę stanu agregatu podczas pracy. Poszczególne obwody zostały zabezpieczone automatycznymi wyłącznikami przeciążeniowymi. Grupa agregatów inwerterowych obejmuje cztery modele. Szczególną uwagę warto zwrócić na trzy mniejsze z nich charakteryzujące się kompaktową budową. Agregaty tego typu są przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych sterowanych elektroniką wymagającą zasilania prądem o podwyższonej jakości G2. Kompaktowa budowa oraz duży, wydajny tłumik w znacznym stopniu ograniczają natężenie dźwięku emitowanego przez tego typu agregaty. Dlatego znakomicie nadają się jako awaryjne lub główne źródło zasilania na kempingach, kiermaszach, wystawach plenerowych lub do zasilania food trucku. Układ ESC umożliwia dostosowanie obrotów silnika do aktualnego obciążenia elektrycznego bez wpływu na częstotliwość generowanego prądu. Dzięki temu agregaty inwerterowe charakteryzują się mniejszym jednostkowym zużyciem paliwa w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami. Wszystkie agregaty OM-Line charakteryzują się łatwym dostępem do podzespołów wymagających regularnej kontroli ze strony użytkownika. Niektóre modele wyposażono w rozrusznik elektryczny ułatwiający rozruch agregatu niezależnie od warunków atmosferycznych, w których pracuje.